Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam do Wilnoteki. Dzisiaj pozostajemy w tematach edukacyjnych, bo wiele w tym zakresie się działo. Obchodzono Dzień Edukacji Narodowej z uhonorowaniem najbardziej zasłużonych nauczycieli, a jedna z czołowych szkół, szkoła imienia Jana Pawła II, obchodziła jubileusz 30-lecia. Jubileusz o tyle istotny, że była to pierwsza i jak dotąd jedyna nowo wybudowana szkoła za okres litewskiej niepodległości. Zostańcie Państwo z nami. Gimnazjum i progimnazjum, formalnie dwie szkoły, ale jedna wspólnota, jeden patron, jedna historia i wspólny jubileusz 30-lecia szkoły imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie. Okazja przypomnieć początki szkoły, którą oddano Polakom chyba z błogosławieństwa patrona. Rok wcześniej akurat modlił się w Wilnie. Nie miała prawa powstać. Te szkole budowali jako szkołę litewską, a ponieważ zmieniła się sytuacja polityczna, zamrożona została ta budowa. Polska, ponieważ dała 300 tysięcy dolarów na budowę, wydaje się dzisiaj to śmieszna suma, ale tego wystarczyło, żeby kontynuować pracę. Paradoks, no ale tak się zdarza czasami. Gdy w 1992 roku powołaliśmy Fundację Budowy Nowej Szkoły, wydawało nam się, że faktycznie porywamy się z motyku na słońce. Dosłownie na ostatniej prostej brakowało nam 1 miliona. I ten milion faktycznie załatwił nam prezydent Brazauskas, bo w sytuacji, kiedy przyjeżdżał prezydent Walesa, trudno było odmówić nam, by zakończyć budowę tej szkoły. Wiosną 94 jeszcze nie wierzono, że już jesienią uda się rozpocząć naukę w surowych murach, ale w roku podpisania traktatu polsko-litewskiego udało się pozyskać środki zarówno z Litwy, jak i z Polski, gdzie wielkim orędownikiem szkoły był Andrzej Stelmachowski, który 34 lata temu zakładał Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Czyli to był czwarty rok działalności tej młodej organizacji, ale już tak prężnie działającej na rzecz Polaków żyjących na wschodzie, który wybudował nie tylko szkoły w Wilnie, na Białorusi, w Lidzie, w wielu, wielu miejscach. Tam macierz została zdelegalizowana, zniszczona, zamknięta. Dbajmy o to, żebyśmy mogli uczyć nasze dzieci polskiego języka w tak wspaniałych warunkach. Dzięki stowarzyszeniom takim, które wspomagają Polaków na wschodzie, ale i też dzięki Wam, ogromnemu wkładu tego, co dokonaliście, pospolitemu roszeniu. Pan Adam mówił dwie zmiany. Ja w trzy chodziłam, bo wiem, że jeszcze była średnia zmiana. Chodziłam do tych przedszkoli, które były rozrzucone po całych dzielnicach, w Wierszuliszki, Karolinki, Justyniszki. I trzeba było zdążyć i nikt nie pytał, czy jestem zmęczona. Ja wiedziałam, że ja chcę tu pracować. I zostało grono podstawowe do dziś dnia. To, co świadczy, że jednak no to ludzie z powołania. Uroczystość jubileuszowa przypomniała też kolejne trudne chwile, gdy w 2002 roku nastąpił podział szkoły i gimnazjum otrzymało inny budynek, stary i zdemolowany. Zniszczony absolutnie, bo wiadomo, że to była rosyjska szkoła. Wszystkie ławki były polamane, ani jednej nie było takiej, która by się nadawała. Śmieci tyle. Mieliśmy temperaturę jeszcze w ciągu roku szkolnego, w zimą, w tej nowej szkole 4 stopnie w klasach. Takie były okna, tak, myśmy wszyscy siedzieli ubrani, tak solidnie. I dopiero po roku, w następnym roku, znowuż Polska wsparła i wymienione zostały okna. I wszyscy już mogliśmy w pantofelkach chodzić sobie. Podbajmy o to, żeby nikt nigdy dalej patrząc na wschód, nawet nie wpadł na pomysł, żeby to przyjść i zabrać. To jest nasze i będziemy tego bronić. Ale tylko to obronimy, jeżeli będziemy stanowili jedność, o której mówił święty Jan Paweł II. Dziś najmłodsza polska szkoła w Wilnie nadal jest największą, prawie 1000 uczniów w progimnazjum i bez mała 700 w gimnazjum, a jeżeli ufać rankingom, także najlepszą polską szkołą na Litwie. Bardzo dobrze uczniowie składają egzaminy, bardzo dobrze składają maturę, więc jest bardzo prestiżową i zawsze stawianą za przykład, nawet wśród litewskich placówek. Kochani, mamy szkołę, szanujmy ją, pamiętajmy, ile wysiłku kosztowała, kochajmy to miejsce,
które będzie służyć nam, naszym dzieciom, wnukom, a jeżeli będziemy dobrze szanować, to i prawnukom. A w studiu Wilnoteki gościmy dzisiaj pana Adama Blaszkiewicza, człowieka, który szkołę Jana Pawła II zna od podszewki, od podstaw, bo z tą szkołą związany był od chwili zrodzenia się idei, pobudowy i aż po rozpoczęcie działalności. Był pierwszym dyrektorem szkoły średniej imienia Jana Pawła II w Wilnie, a od chwili formalnego podziału objął ster zarządzania gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Te szkoły stały się takim symbolem odrodzenia w ogóle Polaków na Litwie, tak? Bo to była pierwsza szkoła, jak dotąd jedyna zbudowana w okresie niepodległej Litwy. Tak, ale już do szkoły tej przyjęliśmy dzieci i młodzież, która uczyła się w przedszkolach, w blisko leżących innych szkołach i tam tworzyły się grupy w przedszkolach i klasy. I praktycznie w 1994 roku, kiedy już weszliśmy do tego zbudowanego budynku, mieliśmy ponad 1700 uczniów. Powstanie tej szkoły no jest takim symbolem i tej odrodzenia tej litewskiej niepodległości i tego zrywu niepodległościowego Polaków na Litwie, ale też pewnie chyba takiej determinacji, takiej potrzeby działania. Kiedy powstała Fundacja Pomocy Budowy Szkoły Polskiej na Justyniszkach, to ci, którzy weszli do fundacji, to naprawdę byli marzycielami, dlatego że bez konkretnych pieniędzy, praktycznie bez niczego, w dobie blokady i odłączenia się od Związku Radzieckiego, marzyć o zbudowaniu szkoły, no to było wyzwanie, ale to wyzwanie urzeczywistniło się. Ja osobiście wręczyłem ponad 2700 świadectw dojrzałości w tej szkole. To jest najlepsza szkoła w Wilnie, no to wiadomo, bo to potwierdzają i rankingi, i tam monitoring tych szkół, no ale na pewno są jakieś wyzwania. Nie, na pewno wyzwania stoją przed naszym gimnazjum, jak i przed innymi szkołami. To pierwsza kadra nauczycielska, druga, ciągle reformy, do których musimy się przystosować i szybko wejść w rytm, żeby nie zostać, dlatego że szkoła z polskim językiem nauczania zawsze ma opóźnione podręczniki, pomocy dydaktycznej i nie ma tego rozwiązania i dlatego nauczyciele pracują nawet więcej niż w tych szkołach większościowych. Dzisiaj często pyta się, po co tym Polakom ta polska szkoła taka pełnowymiarowa? No po co się upierają przy tym, żeby od tej pierwszej do tej 12 klasy mieć ten model nauczania w języku polskim? Jakby pan to tłumaczył? Ja bym to tłumaczył, że szkoła polska jest konkurencyjna z dwóch powodów. Z jednego powodu, że zostajemy Polakami i przyszłe pokolenia też będą rozmawiać, myśleć i marzyć po polsku, a drugi powód, że jednak mamy ten atut, że dodatkowy język w teraźniejszym świecie, jeżeli jest dobrze opanowany, to jest bardzo dużym atutem, nie patrząc na zawód, w którym przyszły absolwent będzie wykonywał. Panie doktorze, dla pana ta taka wymarzona, bardzo dobra polska szkoła na Litwie, to jaka to szkoła? Trzeba każdego dnia dbać o to, żeby każdy dzień był lepszy od poprzedniego i to mówię nauczycielom i dzieciom. Gdyby pan tak porównał te początki i tak i te 30 lat, no to jakie wnioski, jakie refleksje najbardziej panu się nasuwają? To jest ten rezultat, że możemy mieć nadzieję, że Wileńszczyzna będzie rozmawiała po polsku i za ileś lat i jeszcze za 30. A gdy tak staje przed panem taka wątpiąca mama czy wątpiący tata i pyta, no nie wiem, ja bym tam może wolał do tej litewskiej szkoły oddać czy tam do angielskiej, co pan wtedy mówi? Jakich argumentów pan używa? Kiedyś byłem bardziej wyrozumiały do takich rodziców, teraz raczej mniej i mówię, że robi błąd i kiedyś będzie tego żałował. Właśnie, czy zdarzyły się panu takie sytuacje w życiu, że ktoś żałował i mówił, a jednak to był zły wybór i lepiej było, żebyśmy do pana przyszli? Zdarzały się, bez nazwisk. Szkolnictwo polskie, jaką ocenia pan kondycję? Tak krótko, bo to oczywiście temat rzeka, ale kondycja polskiego jako dyrektor polskiej placówki oceniam dobrze, ale może być lepiej. Mhm. I co musimy zrobić, żeby było lepiej? To właśnie starać się, żeby kolejny dzień był lepszy od poprzedniego i nie, żeby ta iskra takiego posłannictwa, misji właśnie w tych ludziach, którzy pracują w szkolnictwie, a szczególnie w szkolnictwie polskim, nie zagasła. Czego życzyć można w ogóle dla pana szkoły, dla pana osobiście i dla polskiego szkolnictwa na Litwie? Życzyłbym temu szkolnictwu, żeby w ogóle w systemie oświaty znalazłby się jakiś porządek i ktoś wiedziałby, do czego dążymy. Natomiast w szkołach, dla polskich szkół, to życzę, żeby w jakiś sposób stałby się cud, nie zabrakłoby tej kadry,
która będzie mogła uczyć po polsku i która będzie chciała uczyć po polsku, bo kadra może być zewsząd, ale właśnie ta chęć, motywacja do pracy z polską młodzieżą, z polskimi dziećmi, to powinna być. To teraz największe takie życzenie. Panie dyrektorze, mam nadzieję, że w szkole będzie się dobrze powodziło, że polskiej oświacie na Litwie też niczego nie będzie brakowało. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję tego jubileuszu. Dziękuję. Na Litwie Dzień Nauczyciela obchodzony jest nieco wcześniej, ale ambasador we Wilnie wspólnie z Polską Macierzą Szkolną na Litwie oraz wileńską filią Uniwersytetu w Białymstoku pamiętają także o Polskim Dniu Edukacji Narodowej. Na uroczystości w Pałacu Paców uhonorowano wileńskich polonistów, dziękując za ich trud kształcenia przyszłych pokoleń Polaków na Wileńszczyźnie w roku szczególnym. Po kilkunastu latach przerwy udało się przywrócić na maturze egzamin z języka ojczystego i tegoroczni maturzyści bardzo dobrze sobie z nim poradzili. Mogę tylko podziękować organizatorom, którzy sobie przypomnieli, że są poloniści na Wileńszczyźnie, siłaczki, które oczywiście ten ciężar dźwigają i to praktycznie jest taka misja być polonistą na Litwie. Zdawaliśmy się zaprosić dyrektorów, polonistów i pogratulować, podziękować, poznać potrzeby, poznać bolączki środowiska nauczycielskiego, polskich pedagogów, co można robić, by szkoła polska była co najmniej tak dobra, jak jest teraz, a może lepsza. I świetna okazja do wymiany zdań na temat tego, co nam jest potrzebne. Spotkaniu oświatowców towarzyszyła też dyskusja na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed polskimi szkołami na Litwie, a także nad kierunkami dalszego rozwoju jedynej filii polskiej uczelni poza Polską. Chcielibyśmy wesprzeć zarówno nauczycieli, jak i uczniów w każdym zakresie, czyli przygotowując kursy przygotowawcze, dokształcając nauczycieli w zakresie metodyki, kompetencji językowych, również przedmiotowych. Będzie trzeba zadbać o następnych nauczycieli, co nie jest wcale zadaniem prostym. Chcielibyśmy rozpalić potrzebę studiowania kierunków nauczycielskich, ale też stworzyć ofertę takich kierunków, również na filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Nie zabrakło również panelu ekspertów na temat nowych form współpracy i finansowania inicjatyw polonijnych z udziałem przedstawicieli polskiego MSZ oraz fundacji wspierających Polaków i polską edukację na całym świecie. Taka dyskusja zawsze pomaga w zrozumieniu potrzeb. Potrzeb osób, którym MSZ chce pomagać i które chce wspierać. To jest coś, co kolokwialnie można nazwać burzą mózgów i co też nam pomaga zrozumieć, w którą stronę powinniśmy pójść, budując nasze programy, konkursy, projekty dotacyjne. Litwa, a dokładnie Wileńszczyzna, pozostaje dziś jedynym miejscem poza Polską, gdzie Polacy mogą kształcić się w języku ojczystym w państwowych placówkach od żłobka po doktorat. A skoro o doktoratach mowa, Uniwersytet Wileński podczas uroczystej gali Senatu przyznał kolejne tytuły doktora honoris causa ze szczególne zasługi dla nauki i rozwoju współpracy międzynarodowej trójce profesorów zagranicy. Wśród nich po raz pierwszy od 13 lat znalazła się też Polka. Od 20 lat ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim. Pani profesor osobiście dba o rozwój studiów doktoranckich z zakresu prawa na naszych uczelniach. Przyznanie tytułu honoris causa nie jest łatwe. Cieszymy się, że wreszcie się udało. Historyk prawa Uniwersytetu Łódzkiego z Uniwersytetem Wileńskim współpracuje od blisko 30 lat. Jakichkolwiek związków z Litwą, z Wilnem wcześniej nie miałam. No a teraz, tak jak powiedziałam, jestem tutaj jak w domu. To jest największy honor, jakiego można doznać w życiu akademickim. Zostać profesorem to też coś, ale jak mówimy o tytułach honorowych, to chyba niczego więcej nie można oczekiwać. Tytuł doktora honoris causa Uniwersytet Wileński przyznaje od swego 400-lecia, w 1979 roku, i w sumie uhonorował już 71 osób, w tym już dziesiątkę Polaków. Wśród nich są nie tylko naukowcy, ale też działacze społeczni i polityczni, jak Zbigniew Brzeziński czy prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Dziękuję za dziś i zapraszam Państwa za tydzień do kolejnej Wilnoteki już w najbliższy wtorek.